Dzień dobry, Bike Show się kłania. Kolejny odcinek. Dzisiaj znowu pozostajemy w klimatach jesienno-zimowych, bo do przetestowania dwa fajne elementy odzieży. Po pierwsze, fajna kurtka pewnej polskiej firmy, którą udało mi się wygrzebać, bo lubię wygrzebywać produkty polskich firm i się nimi nie rozczarowywać i wam je pokazywać w taki sposób, kiedy mogę to zrobić stuprocentowo zgodnie z moimi przekonaniami. Drugim elementem będą nowe zimowe rękawice od Raso, które dotarły prosto ze szwalni. Już chyba są dostępne, więc powiem wam, jak wyglądają moje wrażenia z ich testowania przedprodukcyjnego. I co więcej, będziemy dzisiaj rozmawiali o tym, jak się zmieniają moje rowerowe zwyczaje i rowerowe życie w okresie takiej, no już zimy, nazwijmy to. Czyli w czasie, kiedy temperatury, mówiąc kolokwialnie, są już niezbyt komfortowe do tego, żeby jeździć na zewnątrz, czyli w czasie, w którym większość osób pewnie traktuje już rower jako pewnego rodzaju wyzwanie, a nie prostą i miłą przyjemność. Więc powiem wam o tym, czy jeżdżę, jak jeżdżę, po co jeżdżę. No i rozwiniemy trochę tych tematów odzieżowych. Jeszcze parę, myślę, że przydatnych sztuczek i porad związanych z tym, jak się tą jesienią i zimą na rower ubierać, ponieważ trochę pytań pod ostatnimi tego typu materiałami się pojawiło. A poza wszystkim na kanale pojawił się łosoś, jak pewnie widzieliście, w zasadzie nie tyle na kanale, co na Instagramie, bo nawiązaliśmy taką tygodniową współpracę z producentem łososia i ogólnie rzecz biorąc testujemy, jak dużo jesteśmy w stanie zrobić różnych mniej lub bardziej kolarskich dań z łososiem, więc was informuję, że taki temat na Instagramie się realizuje, ale spokojnie. Jeżeli kogoś to nie interesuje, to może temat zupełności olać, a jeżeli interesuje, to może coś z tego dla siebie ciekawego wyciągnie, ale informuję o takich akcjach, bo wiecie, pełna przejrzystość. Kurtka. Zacznijmy od kurtki. Póki jest ciepło, póki jesteśmy w domu, póki mi ręce nie odpadają, mogę normalnie mówić. Moje odkrycie tej jesieni, uwielbiam odkrywać polskie marki, które mogę wam pokazać. I to takie marki, które same z siebie mają, że tak powiem, marketing głęboko w poważaniu, bo są zajęte bardziej rozwojem swoich produktów i odpowiadaniem na potrzeby swoich klientów, a nie nachalnym reklamowaniem się i dam sobie rękę uciąć, że ci z was, którzy nie jeżdżą na nartach o firmie JMP Sport z Nowego Targu w ogóle nie słyszeli. Tak jak mówiłem, firma specjalizuje się głównie w produkcji odzieży zimowej, narciarskiej, turystycznej i takiej po prostu na trudne warunki, natomiast jedna z osób, która współtworzy tę firmę, jest zapalonym kolarzem. Pozdrawiamy Krystiana i ona odpowiada za to, że jednak w ofercie znajdują się ciuchy kolarskie, które wydaje mi się, że przede wszystkim są ujeżdżane i testowane przez osoby związane z firmą, bo naprawdę marketing jest praktycznie nie wychodzi w takie standardowe kanały, których zwykle się używa, żeby swoimi produktami dotrzeć do szerokich rzesz odbiorców, więc stwierdziłem po prostu, że po teście tej kurtki wam o niej opowiem, bo rzadko zdarza się produkt tego typu, który w tej cenie oferuje takie parametry i wzbudza takie moje zainteresowanie. Zacznijmy od tego, że to jest kurtka typu hardshell, czyli to jest trzecia warstwa w zimie albo druga warstwa w lecie, w deszczu. Jeżeli chodzi o ciuchy zimowe, są dwie szkoły, no trzy szkoły w zasadzie ubierania się. Są osoby, które lubią na zimę ubierać na przykład jakiś softshell plus pod spód ciepłą bieliznę termoaktywną. Są osoby, które lubią ubierać bardzo cienką koszulkę i na to kurtkę ocieplaną na zimę. A są osoby, które w szczególności kolarze, jak zauważyłem, i osoby, które po prostu traktują ambitnie sportowo, czyli wychodzą generalnie na intensywne treningi, lubią ubierać się na większą liczbę warstw, ponieważ to pozwala na lepszą wymianę termiczną. I właśnie dla osób, które ubierają się na trzy warstwy, jest ta kurtka stworzona, bo to jest trzecia zewnętrzna warstwa, czyli ubieracie sobie pod spód koszulkę, potówkę, na to ocieplaną bluzę. I na taką warstwę, dzisiaj jest minus 1 stopień, na taką warstwę ubieracie taką kurtkę. Czyli ona jest trochę grubsza niż takie typowe kurtki przeciwdeszczowe letnie, a przy tym wszystkim nie ma żadnego ocieplenia i jest taką hardshellową kurtką przeciwdeszczową i kurtką przeciwwiatrową. Dlaczego wam o niej mówię? Oprócz tego, że ma fajny kolor, bo mi się spodobał. Mówię wam o niej dlatego, że to jest kurtka, która w cenie około 500 zł oferuje wam membranę 40 tysięcy jednostek, jeżeli chodzi o oddychalność. I to jest najlepiej oddychająca kurtka rowerowa, w jakiej jeździłem. A mówiłam to osoba, która jeździła w kurtkach wielu, wydaje mi się, dobrych firm. I są kurtki, które mają podobne parametry, albo które w niektórych aspektach są nawet lepsze, ale kosztują dużo, dużo więcej. Na przykład Castelli, które jeżeli chodzi o kurtki zimowe, wzbudziło u mnie do tej pory najlepszą opinię. To są dużo, dużo, dużo droższe produkty, żeby mieć takie parametry. Naprawdę porównanie z Enduro, Enduro Pro SL Windshell, której też używam. Bardzo, bardzo podobna kurtka, troszeczkę droższa. Tam w
takim materiale, w takiej warstwie, jak dzisiaj się ubieram, po powrocie z roweru mam mokrą potówkę, mam mokrą bluzę. W tej kurtce, wychodząc na godzinę, półtorej takiego intensywnego wysiłku, w temperaturach około 0 stopni, lekko ponad 0, mam pod spodem bluzę suchą. Naprawdę byłem mocno zaskoczony, jak ta kurtka oddycha. Jeżeli chodzi o krój, jest raczej dopasowana, aczkolwiek muszę wam powiedzieć, że bez przesady, to jest M-ka. Jak widzicie, jest dopasowane, ale nie ma ucisku. Co jest ważne, bo jeżeli ubieracie pod to warstwy, to ważne jest to, aby nie pozwolić na to, aby ta kurtka zewnętrzna była zbyt ciasna. Jak będzie zbyt ciasna, to wszystko się rozsypie, bo ani nie będzie dobrze to oddychało, ani wam nie będzie ciepło, bo będzie was to uciskało, będzie ograniczało ruchy. Tu jest normalny, pełny zakres ruchów przy moim wzroście. Krój jest taki, że jest dłuższy tył, natomiast ten przód, to co zobaczycie na rowerze, nie jest bardzo krótki, więc 1,78 m, 74 kg MK, wydaje mi się, że jest jak najbardziej ok. Są wstawki oddaskowe i z tyłu są dwie duże kieszenie, w zasadzie nie kieszenie, tylko dwa duże rozpinane otwory, które pozwalają wam na dostęp do kieszeni w bluzie, ponieważ kurtka sama w sobie kieszeni nie ma. Bardzo, bardzo fajny produkt i bardzo się cieszę, że mogę wam go pokazać, ponieważ o to też chodzi na Bike Show, żeby nie za hajs od producenta móc czasami odkryć coś i pokazać wam, bo byście się pewnie o tym nie dowiedzieli. Więc jeżeli ktoś szuka tego typu produktu, naprawdę bardzo gorąco polecam. Teraz idziemy dalej do moich ulubionych zimowych pokrowców na buty. Kiedy robi się naprawdę źle z temperaturami i z pogodą, do akcji wkraczają moje ulubione zimowe pokrowce na buty, czyli Endura MT500. To są pokrowce w ogóle stworzone z myślą o rowerach górskich i to w wersji takiej hardkorowej, bo to de facto jest linia, która odpowiada w Endurze za enduro. Natomiast dzięki temu to są pokrowce, które mam od 3 lat i dalej patrzcie, jak wyglądają. Powoli pojawiają się jakieś pierwsze przetarcia na podeszwie, natomiast to są pokrowce, w których ja mnóstwo czasu chodziłem. Używałem ich bardzo dużo w zimie i dalej nie zrobiłem im jakiejś większej krzywdy. To są najbardziej pancerne pokrowce na buty, jakie miałem i mogę je naprawdę z szczerym sumieniem i z czystym sercem polecać. Natomiast warto pamiętać o tym, że są to pokrowce stworzone dla butów z blokami MTB, w związku z czym dacie radę założyć na buty szosowe, ale będzie trzeba trochę gimnastyki zrobić, żeby one dobrze z blokami współpracowały. Z blokami MTB, jak widzicie, współpracują bezproblemowo. I są to naprawdę pokrowce, które sprawiają, że jakaby temperatura na zewnątrz nie była, to da się komfortowo na trening wyjść. Nawet na mrozach 10 stopni dadzą radę przez godzinę, może nieco ponad godzinę. I to w takich temperaturach jak dzisiaj, czyli około minus 1, około 0, nie ubieram w ogóle do nich ciepłych skarpetek. Jestem dzisiaj w zwykłych letnich skarpetkach rowerowych pod spód. Dopiero kiedy robi się naprawdę zimno, ubieram pod spód jeszcze jakieś skarpetki, na przykład wełniane albo trochę grubsze. I to jest moje rozwiązanie na to, żeby nie wydawać hajsu na buty zimowe. Bo to są pokrowce, które kupujecie za 100-kilkadziesiąt złotych, będą wam służyły spokojnie 2-3 lata, a jednak wychodzi dużo taniej niż chociażby buty zimowe, jakiekolwiek. Z przodu jest guma, która sprawia, że łatwiej się chodzi, trudniej się poślizgnąć, a dodatkowo ta guma też jest taką totalną warstwą ochronną przed błotem chlapiącym spod kół i tak dalej. To są neoprenowe pokrowce, więc one nie mają 100-procentowej wodoodporności. Można się w nich spocić, też zaznaczam, że nie ma takiej super oddychalności, natomiast dalej jesteśmy o krok dalej niż takie typowo gumowe pokrowce, które są w 100% wodoodporne, a przede wszystkim są to moim zdaniem jedne z najcieplejszych, najbardziej trwałych pokrowców, które nie są wykonane z gumy i pozwalają na to, żeby sobie komfortowo na zimnie jeździć, więc polecam gorąco. Dzień jest, jak widzicie, totalnie obrzydliwy, czyli w sumie idealna okazja, żeby opowiedzieć wam o tym, jak wygląda rowerowa codzienność w czasie, kiedy na rowerze się nie chce jeździć. Więc zdecydowanie wyjścia po to, żeby pobudzić krążenie, spalanie i się trochę poruszać. Żadnych jakichś długich jazd i tym podobnych tematów. No wiecie, że ja nie jestem osobą, która trenuje kolarstwo, więc ja nie znam takich pojęć jak FTP, objętość i tym podobne rzeczy, więc nie jestem tutaj absolutnie autorytetem tego typu kwestii. Tak, ja po prostu jesienią i zimą zmieniam w ogóle aktywność w takim kontekście, żeby nie stracić sympatii do kolarstwa później. I po prostu wychodzę sobie na przykład, nie wiem, pobiegać po lesie, wychodzę sobie na gravela,
na jakieś dziwne trasy, których normalnie bym jeździł na MTB. No, wychodzę sobie na single speeda. Pewnie niejednokrotnie jeszcze, jak się zrobi jeszcze brzydziej, to będę wam pokazywał, co jeżdżę na single speedzie. Gdzie to ryzyko zajechania sprzętu jest totalnie minimalne, więc staram się po prostu znaleźć sobie takie aktywności, które dają takiego kopa do funkcjonowania, czyli totalny po prostu strzał endorfin, adrenalinę, a zero obowiązku, czyli po prostu wychodzę sobie pokręcić, rozruszać się, a jakiś zjeździk fajny, hopka, tym podobne klimaty, na max godzina, półtorej. Bardzo rzadko mi się zdarza wychodzić, kiedy temperatury są koło zera, na dłużej, bo nie ma po co tak naprawdę, więc tak to z grubsza treningowo wygląda. Grunt, żeby coś się działo, czyli jakaś ciekawsza traska, odkrycie jakiegoś parku, którego nie znałem, poszukanie gdzieś na mapie, czy nie ma czegoś ciekawego. No i raczej w obrębie miasta, no bo jest to czas, czy może nie tyle w obrębie samego miasta, co powiedzmy na takim dystansie wokół pierścienia Krakowa, który umożliwia w razie czego na przykład szybkie wskoczenie do jakiegoś podmiejskiego autobusu, bo jakaś grubsza usterka, jednak jest problem. No nie ubieramy się na rower jesienią i zimą tak, żeby w razie tego, jeżeli coś nam się poważnego stanie, będziemy mogli na minus 5 stopniach sobie radośnie chodzić, no bo nie da się tak ubrać. Więc trzeba brać pod uwagę to, żeby w razie jakiegoś grubszego W mieć łatwą, szybką ewakuację z powrotem. W Krakowie nie jest to trudne, zresztą pewnie w każdym większym mieście gdzieś tam wokół macie jakieś traski, gdzie da się też dojechać do życzego autobusem czy jakąś kolejką podmiejską. A wracając do rękawic, to ja mam osobiście z nimi problem. Ja w ogóle jestem takim zwolennikiem takiej teorii, że rękawice każdy powinien dobierać mierząc je, bo słuchając kogoś w internecie raczej ciężko wywnioskować wszystko, co nas interesuje, bo każdy z nas ma trochę inne ręce i moim zdaniem te rękawice do mnie nie pasują, ponieważ zwłaszcza na górnym chwycie to wzmocnienie tutaj układa mi się w taki sposób, który przy dłuższym dystansie powodowałby u mnie dyskomfort, więc nie są to rękawice pod mój rozmiar dłoni. Jak widzicie, to jest MK, ona jest taka lekko luźna, nie jest dobrze dla mnie dopasowana. Ja, jeżeli chodzi o zimę, jestem osobą, która jest bardzo wrażliwa, jeżeli chodzi o marznięcie dłoni i na takie warunki jak dzisiaj pozostaje przy po prostu neoprenie, który może i nie oddycha, ale zapewnia naprawdę 100% osłonę przed wiatrem, a przy tym wszystkim jest tak elastyczny, że pozwala na konstrukcję bezszwową. Tego typu rękawice myślę, że są dla osób, które mają trochę inną budowę dłoni. U mnie się do końca nie sprawdzają i muszę wam to tutaj obiektywnie przyznać, no bo nie o to chodzi, żeby wciskać kity. Dobrze wiecie, że z RASO współpracujemy, ale też po to jestem, żeby wam mówić jak jest, a jeżeli o mnie chodzi, to nie jestem z tych rękawic w 100% zadowolony, więc to jest wybór dla kogoś, kto ma trochę inną budowę dłoni, do moich się raczej nie dopasowały. Co do kurtki jeszcze, jeżeli chodzi o wady, bo wady zawsze trzeba znaleźć, bo wady być muszą, nic nie jest idealne, zwłaszcza jeżeli jest to w jakiś sposób na przykład tańsze. Chociaż przyznam, że w przypadku tej kurtki największa wada, jaką ja znajduję, dla wielu osób z tego co wiem wadą nie jest, czyli jestem po prostu totalnym fanem dwustronnych zamków, czyli możliwości rozpinania kurtek od dołu. Ta tego nie ma, chociaż muszę przyznać, że zgłaszałem ten fakt i wzbudził on zaciekawienie, że tak powiem, w firmie, więc zobaczymy, czy to się kiedyś nie pojawi. Po co mi jest ten podwójny zamek? No po pierwsze dlatego, że faktycznie kiedy jeździmy w lecie i traktujemy tego typu kurtkę jako kurtkę przeciwdeszczową, to na podjazdach jednak fajnie jest sobie kurtkę jednym ruchem ręki od dołu rozpiąć i przede wszystkim fajnie jest ją móc szybko zapiąć jednym ruchem ręki, a dużo lepiej robi się to ruchem od góry. Więc bardzo cenię takie premium kurtki, które mają właśnie zamek dwustronny. Poza tym jest to bardzo wygodne dla kogoś takiego jak ja, kto nagrywa i filmuje i wyciąga z kieszeni na przykład ciągle aparat albo kamerkę. Tutaj są te otwory z tyłu, ale one jednak mimo wszystko nie są aż tak wygodne, żeby w pełni komfortowo móc sobie wyciągać na przykład to, czym teraz dla was nagrywam, czyli Sony RX z małym tripodem, ponieważ zwłaszcza ten tripod mi tutaj gdzieś haczy po tych kieszonkach i nie jest jakoś wybitnie wygodny, ale to jest taki tak naprawdę detal, więc jeżeli chodzi o wady, no to dla mnie, jeżeli to ma być idealna kurtka dla mnie, to powinna jeszcze mieć taki właśnie zamek, a chyba zaraz przetestujemy wodoodporność tej kurtki, też czuję, bo o 13.30 ma padać, więc zostało mi 20 parę minut w szczerym polu, więc pewnie mnie złapie. A my jesteśmy w Krakowie, tak jak mówiłem, dalej.
jak widzicie, jest po prostu pięknie, więc dzisiaj idealna okazja, żeby nagrać tę kurtkę tak, żeby ten kolor nie przepalał, chociaż pewnie i tak daje trochę popalić, bo to jest taki pomarańcz. Pomarańcz budowlany może, tak bym to nazwał. Jeśli chodzi o rower na tę porę roku, to bez jakichś większych modyfikacji. Gravelem i tak jeżdżę w takich warunkach, gdzie nie jest totalny syf, więc nie używam błotników. Co, lampka tylna, wiecie, teraz to jest NOG. Z przodu lampka na bateryjki, używam jej do miasta, nie chce mi się ładować, to jest lampka Lizain. Mam ją chyba od roku, jeszcze nie wymieniałem baterii. Jest na takie płaskie bateryjki. No i dzwonek, wiadomo, bo jeżdżę po mieście. Też już jakiś czas temu wam go pokazywałem, więc to jest takie moje minimum miejskie. Krótkie traski, więc żadnych torebek na kierownicę nie wożę, bo pukiego grzyba, tylko podsiodłówka mała z dętką, nabojem i łyżkami, a póki co tubeless trzyma się dobrze. To jest rekord w ogóle. Evan Light i IRC na razie dajecie radę, bo od już ponad miesiąca śmigałem na mleku bez żadnych przygód, więc idzie ku dobremu. Rekord został pobity. Patrząc po wiosennych przygodach jest lepiej. A w ogóle to dziękuję komuś kiedyś za protipa odnośnie tego, że był update do softu Sony RX 0 Mark II, który sprawia, że może nie ma autofokusa, znaczy nie ma autofokusa ciągłego, ale pojawiła się opcja zmiany punktu ostrości w trakcie nagrywania, czyli spust migawki działa dwustopniowo. To jest mega ułatwienie do nagrywania, dzięki, że ktoś mi o tym powiedział. Soft zaktualizowany i nagrywa się już dużo, dużo przyjemniej, więc RX zyskał u mnie nowe życie. A co do tematu łososia i jedzenia wracając, też a propos zmiany stylu życia, albo bardziej zmiany zwyczaju w okresie jesienno-zimowym. Ja mam w sezonie tak, że wbrew wszelkim teoriom nie jestem w stanie jeść dużych śniadań i potrafię wyjść na rower nawet gdzieś na jakieś mocniejsze treningi w góry na drożdżówce rano. Ogólnie takie moje typowe śniadanie w lecie to jest po prostu drożdżówka i kawa, albo jakiś kawałek chałki z dżemem. Ogólnie dżemem, jestem z Krakowa, mówię dżemem. 333 to jest nasze hasło rozpoznawcze. Ale w każdym razie totalnie nie jem ciężkich i dużych śniadań, bo to nie potrafię. Natomiast po rowerze ja potrafię po prostu zjeść kosmiczne ilości jedzenia i co gorsze, lubię jeść wieczorem, kiedy już kończę aktywność, kończę pracę, kończę rower, wracam do domu. No to mnie ciągnie do lodówki w sposób niesamowity. No i w sezonie to nie powoduje jakichś większych problemów, no bo człowiek się dużo rusza. Jednak w tym roku 13 tysięcy km rowerem wyjeżdżone i 150 tysięcy przewyższeń, więc te 13 tysięcy km było w większości w całkiem nielekkich warunkach. Ale jesienią, zimą się to zmienia. Jeżdżę krócej, może bardziej oddaję ciepło, albo bardziej marznę. Przez to przestawiam się na śniadania wersji słonej i wersji bardziej tłustej, czyli rano jakaś jajeczniczka, albo omlecik, albo właśnie rybka i stąd właśnie bajki z łososiem. Tego swoją drogą robiła Kasia oczywiście, bo moje podejście do jedzenia jest zdecydowanie mniej artystyczne rano. Ale właśnie tak mi się zmienia. Natomiast potem staram się cały dzień pilnować tego, żeby to jedzenie było lżejsze i żeby nie przesadzić, żeby nie było tak, że jeżdżę na rowerze 150 km w tygodniu, a całe popołudnia jem jak w lecie, bo to jest w ogóle coś, co najczęściej zabija wagę u osób jeżdżących na rowerze, czyli to, że przyzwyczajicie organizm w lecie do dużego spalania, a potem przychodzi zima, siadacie na kanapie i jecie tak jak w sezonie, więc u mnie to się zmienia. Większe ssanie rano, przechodzę na słone żarcie, ciepłe, ale za to staram się pilnować później bardziej. Kończymy, bo zaraz bateria padnie. Jak widzicie, warun się zrobił idealny. Minus 1 stopień, marznąca mrzawka, wszystko działa. Nie zmarzłem zgodnie z planem. Jeszcze zaczęło wiać prosto w twarz. Naprawdę dzisiaj jest hardcore. Zlecimy do domu. Do usłyszenia, do zobaczenia następnym razem.